Obwieszczone nam dzisiaj Słowo Boże przypomina zwierciadło, w którym wspólnota może ujrzeć swoje oblicze, nawet niekoniecznie to oblicze aktualne dziś, tylko to oblicze, które jest upragnionym przez Boga. Słowo Boże jak drogowskaz podpowiadający nam, do jakiego ideału wspólnotowego dążymy i do czego zobowiązują się ci, którzy dzisiaj mówią swoje fiat. Fiat, łacińskie słowo, które oznacza niech się tak stanie. Słowo powtórzone za Maryją z Ewangelii Łukaszowej, niech mi się stanie według słowa Twego. Po pierwsze więc przypomina nam dzisiaj Bóg, że wspólnota Halleluja jest wspólnotą formacyjną. Otrzymaliśmy wzór w Samuelu, który kiedy przychodzi Bóg, aby przemawiać, Samuel odpowiada, mów, bo twój sługa słucha. I czytamy w Księdze Samuelowej, że nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemi. Może to mieć dwa znaczenia. Z jednej strony, że Samuel nie pozwolił, aby żadne słowo Boże nie padło na ziemię. Czytamy Słowo Boże, jego właściwym przeznaczeniem jest serce, tam ma upaść. Nie pozwolić, aby od serca się odbiło i upadło na ziemię. Ale może to mieć znaczenie jeszcze inne, że Pan Bóg czuwa, aby słowa wypowiadane przez proroka Samuela nie padały na ziemię, ale by trafiały skutecznie do serc ludzi. To właśnie znaczy być wspólnotą formacyjną. Przyjmować słowo tak, żeby wpadło do serca, tak, aby móc mówić tym słowem, które serca innych przyciąga, rozpala i buduje. Po drugie, wspólnota Halleluja jest wspólnotą liturgiczną. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa, powiedział, oto Baranek Boży. Baranek Boży to wyrażenie zaczerpnięte ze Starego Testamentu, jest to wyrażenie liturgiczne. O baranek chodzi o baranka paschalnego, ofiarowanego. A więc przypominają nam się te wszystkie nauczania, które przyjmowaliśmy podczas rekolekcji, że Msza Święta jest spotkaniem na Golgocie, Baranek Boży ofiarowany na krzyżu, że jest spotkaniem w wieczerniku paschalnym, wieczerze, w której Jezus mówi, moje ciało, moja krew, już nie baranka, tylko Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ale baranek to przecież ten sam, który jest w Księdze Apokalipsy opisany jako stojący po prawicy Boga, wniósł swoją ofiarę, swoją krew, baranek, jakby zabita, jednak stojący, Msza Święta, wspólnota liturgiczna, to powołanie wspólnoty Hallelujah. Święty Paweł dopowiedział to jeszcze, mówiąc, za wielką cenę zostaliście nabyci. Bycie chrześcijaninem, bycie uczniem, to nie tylko sprawa jakichś wyborów, jakichś upodobań, to przede wszystkim przyjęcie fundamentalnej prawdy. Jeśli ochrzczony, to włączony do ciała Chrystusa, a jeżeli przynależący do Chrystusa, to nabyty Jego drogocenną krwią. W psalmie usłyszeliśmy dzisiaj słowa, nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy, wtedy powiedziałem, oto przychodzę, a w liście do Hebrajczyków te właśnie słowa są odniesione do Chrystusa. Widzimy, jak z trzech różnych czytań dzisiaj przypomina nam się Chrystus baranek ofiarny, Chrystus we mszy świętej ofiarowany, Chrystus przynoszący cenę na
naszego odkupienia także w Komunii Świętej. Dalej, wspólnota chrzanownych to wspólnota w Kościele katolickim. Jakże ważny element tworzenia stopniowego przez Pana Jezusa katolickości Kościoła został nam dziś przypomniany w Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ale będziesz nazywał się Kefas, czyli Piotr, czyli Skała. I potem w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza dowiadujemy się z tych Ewangelii, że jest ten, którego rolą jest umacnianie braci w wierze. Dalej, wspólnota Hallelujah to wspólnota Ducha Świętego. Charyzmatyczna? Tak. Ale przed charyzmatami przychodzi Duch Święty, bo to Jego charyzmaty, Jego dar. Najpierw być napełnionym Duchem Świętym, najpierw dobrze wiedzieć, co to znaczy chrzest w Duchu Świętym. Mówił nam dzisiaj święty Paweł: ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest. Jesteście świątynią Bożego Ducha. To ma znaczenie i w wytrwałym dążeniu do świętości, do czystości, ale ma też drugie znaczenie, kiedy apostoł podpowiedział: chwalcie Boga w waszym ciele. To stąd i spotkania modlitewne, stąd wieczory uwielbienia, stąd wznoszenie chwały Bożej, stąd szukano coraz to nowo w trafnych pieśni, żeby wyrazić to, co jest w sercu. Chwalcie Boga w waszym ciele. I dlatego ostatecznie wspólnota Hallelujah jest też wspólnotą uwielbienia. Psalmie słyszeliśmy, że Pan włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Najpierw, taka jest dynamika tego psalmu, najpierw usłyszał, wydobył z bagna, postawił stopy na skalę, wtedy włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Chętnie śpiewamy, chętnie oddajemy chwały Bogu, chętnie chcemy usłyszeć siebie nawzajem, jak bracia i siostry. Chwalą Boga, bo jeden Jego serce wtedy rozgrzewa, głosiła Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Takie oto zwierciadło Bożego Słowa zostaje nam dziś przedstawione, byśmy sobie przypomnieli, co oznacza to imię. Hallelujah, imię wspólnoty. Byśmy sobie też przypomnieli, jakiego rodzaju decyzją jest fiat, przystąpienie do służby Bożej w ramach wspólnoty. Można by też porównać ten piękny zestaw tekstów jakiegoś wielobarwnego wachlarza. W każdym miejscu przedstawia inny kolor, inną barwę, inny odcień duchowego życia wspólnoty, wspólnoty, która się formuje, słuchając słowa, wspólnoty, która uczestniczy z mocą, z radością w liturgii, wspólnoty, która chce być w Kościele katolickim i służyć Kościołowi katolickiemu, wspólnota, która jest w bardzo szczególnym sensie, w sensie odnowy charyzmatycznej, wspólnotą Ducha Świętego i która chce wielbić Boga i uczyć innych, jak Boga się wielbi.